Zadanie trzecie. Wyznaczyć wartości dwuwymiarowej transformaty Fouriera dla danej macierzy, korzystając z FFT z podziałem czasowym. W tym zadaniu mamy obliczyć wartości DFT dla dwuwymiarowego sygnału, korzystając z FFT z podziałem czasowym. Mamy dany schemat FFT. Zacznijmy od określenia współczynników W. Współczynniki W4 pamiętamy z poprzednich zadań. W4, 0 jest równe 1. W4, 1 jest równe minus J. W4, 2 jest równe minus 1, W4, 3 jest równe J. Współczynniki W2 wyznaczyć jest bardzo łatwo. WN równy E do potęgi minus J razy 2 pi przez N. W tym przypadku duże N jest równe 2, więc dla W2, 0 podnosimy to do zerowej potęgi, dostając 1. A dla W2,1 do potęgi pierwszej, otrzymując minus 1. Gdy mamy gotowy schemat, możemy wyznaczyć z niego wzory, które posłużą do wyznaczania kolejnych próbek DFT. Działa to tak, że każda próbka DFT jest sumą próbek wejściowych przemnożonych przez współczynniki napotkane na liniach w schemacie. Zobaczmy to na przykładzie. X0 równało się małe x0 plus x1 pomnożone przez 1, czyli nadal x1 plus x2 i plus x3. Następnie duże x1. Będzie ono równe x0 plus x1 razy minus j. Plus x2 razy minus 1 i plus x3 razy minus 1 i razy minus j, czyli razy j. Po uproszczeniu duże x1 będzie równe x0 minus x2 minus j w nawiasie x1 minus x3. Przejdźmy do duże x2. Równa się ono x0 minus x1 plus x2 i minus x3. Zostało nam tylko duże x3. x3 będzie równe x0 plus x1 razy j minus x2 i minus x3
razy J. I upraszczając, duże x3 jest równe x0 minus x2 plus j i w nawiasie x1 minus x3. Mając wyznaczone te wzory, możemy przejść do wyznaczenia próbek. Przepiszmy naszą macierz. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Mamy tutaj do wyznaczenia transformatę sygnału 2D. Można ją obliczyć, dokonując najpierw DFT wierszy, traktując je jako sygnały jednowymiarowe, a następnie na wynikowej macierzy dokonać DFT kolumn. Zacznijmy więc od DFT wierszy. W pierwszym wierszu mamy sygnał 1, 1, 1. Rozpiszmy go na poszczególne próbki. Korzystając z wcześniej wyznaczonych wzorów, od razu widać, że duże x od 0 będzie równe 4. Teraz duże x od 1. Część rzeczywista to x0 minus x2, czyli 0, a część urojona to x1 minus x3, czyli także 0. Następnie od razu widać ze wzoru, że duże x od 2 to 0. I duże x3, którego część rzeczywista, jak i urojona, to ponownie 0. Przejdźmy do kolejnego wiersza. Jest on zerowy, więc jego transformata to także będą same zera. Kolejny wiersz jest taki sam jak pierwszy, więc przepiszmy wynik. 4, 0, 0, 0. I ostatni wiersz to ponownie same zera. Teraz czas na DFT kolumn. Rozpiszmy pierwszy sygnał. x0 jest równe 4, x1 jest równe 0, x2 jest równe 4 oraz x3 jest równe 0. Pierwsza próbka transformaty to suma wszystkich składowych, czyli 8. Przy x1 mamy część rzeczywistą równą 0, jak i część urojoną także równą 0. x2 to 8, co wynika ze wzoru. I na końcu x3, które ponownie jest równe 0. Kolejne kolumny są zerowe, więc ich transformaty będą zerowe. Ostatecznie uzyskana w ten sposób macierz jest rozwiązaniem zadania.